Widzę, Bogdan, że przyniosłeś taki kubek pomarańczowy z napisem awareness, czyli świadomość. My dzisiaj o świadomości będziemy trochę rozmawiać. Będziemy ją budować w środowisku trans, ale też poza. W zasadzie po to, żeby pokazać, że jesteśmy tą firmą technologiczną. Nie? Że ta nazwa nasza, która czasami mylnie sprowadza na to, że jesteśmy firmą transportową, niestety część kandydatów, ludzi z zewnątrz, którzy nas nie znają, mogą nas kojarzyć, no, naturalne zupełnie. My będziemy się starali trochę to odczarować, nie? Żeby pokazać jednak, że słuchajcie, u nas się tworzy technologia, co więcej, robimy to całkiem nieźle. Tak jest, jak jest zaczarowane, trzeba odczarować. Dokładnie tak. A ja witam serdecznie w nowej odsłonie z serii Let's Talk It, tudzież Let's Talk IT, w której wraz z moimi gośćmi będziemy przybliżać, dlaczego TransEU jest firmą technologiczną i co tak naprawdę kryje się pod tym słowem technologia. A dzisiejszym moim gościem jest postać nietuzinkowa. Osoba, która na szachownicy tak ułożyła strukturę Departamentu Technologii, że dziś gra jedynie gambitem królowej. Wiceprezes zarządu i Chief Technology Officer Bogdan Kosturek. Bogdan, dziękuję, cześć, że zechciałeś się spotkać i szerzej porozmawiać o tym, co robimy w transie od kuchni. Pierwszym moim pytaniem będzie dosyć pytanie takie ogólne. Czym jest technologia w TransEU? Tak, no jeżeli ludzie pytają o to, jak wygląda praca w technologii, co to jest technologia, to potocznie może się to kojarzyć z programistami, rzeczywiście z tymi nerdami, których tym zamkniętym w sumie kręgiem, nieliczną grupą zawodową, za to posiadającą te niesamowite umiejętności, jest to dużo szerszy obszar. Tak naprawdę nie są to tylko programiści. Technicznie, jeśli chodzi o strukturę organizacyjną, w transie podlega mi szereg obszarów, tak my jesteśmy podzieleni w ramach tej części technologiczno-produktowej. No i od tak ciekawych jak IT wewnętrzne, które musi obsłużyć 900 osób już w naszej grupie, więc wszystkie nasze potrzeby informatyczne, sieci, komputery, też kwestie bezpieczeństwa tej sieci i w ogóle naszej pracy, to jest jakby jeden zespół. Drugi zespół, prawo, też zaczynam specjalnie od takich niestandardowych obszarów, prawo, bo jesteśmy właśnie firmą, która ma bardzo dużo partnerów technologicznych, bardzo dużo umów właśnie zarówno z tymi dostawcami technologii, też umów specjalnych, bo jesteśmy na tyle dużym partnerem, że z niektórymi dostawcami już mamy niestandardowe umowy, więc musimy być nawet uzbrojeni w obsługę prawną. No a potem przechodząc już do takich bardziej typowo się kojarzących, no mamy obszar jakości, więc testerzy też niebanalnie zorganizowani, to może będzie o tym jeszcze okazja opowiedzieć, będą ci, którzy wdrażają nasz software tak na końcu. No i ten proces produkcyjny właściwy, czyli ci, którzy wymyślają. Ten korowy w sumie. Tak, ten korowy, gdzie jest ci, którzy wymyślają produkt, gdzie są ci, którzy ten produkt potem kodują, czy programiści, zespoły programistyczne u nas i u naszych podwykonawców. No i to jest jakby dopiero całość technologii. Także mamy oczywiście i data scientistów różnego rodzaju, ale to jest ponad 200 osób, więc no właśnie ta struktura jest rozbięta, tak, rozległa, bo faktycznie to jest ponad 200 osób, skala jest na pewno duża. I jak funkcjonuje w ogóle ten obszar? Jak my tworzymy nowe produkty? Tak, znaczy rzeczywiście chyba największa rzecz, najważniejsza rzecz, którą tutaj warto przekazać w tym naszym spotkaniu, to jest to, że jesteśmy bardzo rzadkim przypadkiem takiej firmy, bardzo dużego projektu, czy właśnie grupy projektów, bardzo duża organizacja IT, której wszystko powinno ze sobą jakoś współpracować. Więc żeby to zadziałało, taki projekt został uruchomiony parę lat temu. Wcześniej Trans, powinna powiedzieć, nie był firmą technologiczną, na pewno nie mógł tego sobie mówić, bo zasobów technologicznych sam nie posiadał, miał wszystko właśnie wyoutsourcowane. No i to zadanie, które mi przypadło, to było zorganizować technologię, zatrudnić stosowne osoby, zbudować stosowne procesy, no i właśnie stać się firmą technologiczną, więc... Czyli to ciekawe, bo nie powstaliśmy jako startup technologiczny. Tak. Byliśmy dużą firmą, która po prostu miała już pewną technologię, oczywiście ona była już przestarzała, chcieliśmy ją zmienić, ale faktycznie jeszcze musiała się po drodze stać firmą technologiczną i tak płynnie przejąć pałeczkę od naszego głównego podwykonawcy, czyli też przejąć już na siebie samodzielnie wytwarzanie tego oprogramowania, a właściwie podwykonawców już tylko traktować tak, jak się powinno ich traktować, to znaczy podwykonawców. Więc od czego właśnie zacząłem wtedy, bo to jest ciekawe, też mówi o tym, jak ta konstrukcja musi działać. Zacząłem od procesu, to znaczy od tego, jak my się zorganizujemy, znaczy jak będziemy w takiej skali projektu, o którym tu myśleliśmy, no,
to jest dzisiaj 20 zespołów, ponad 200 osób, więc bardzo dużego projektu. Jak my będziemy sobie z tym radzić, z koordynowaniem tych prac, tak? Bo tutaj są zupełnie nowe wyzwania, których nie mają malutkie firmy, które, czy małe projekty. Więc postawiliśmy na metodykę amerykańską. Ja lubię te amerykańskie rzeczy, są w zakresie rozwoju softu. Amerykanie rzeczywiście tutaj zawsze byli troszkę z przodu, jeśli chodzi o takie koncepcje. Więc postawiliśmy na Safe'a, to jest skalowalny Scrum, skalowalny Agile. Byliśmy chyba pierwsi w Polsce, którzy na tą metodykę postawili. Do dzisiaj jesteśmy tutaj wyszkoleni po zęby. Właśnie wszyscy właśnie pracownicy przechodzą szkolenia z tego Safe'a i uczą się razem pracować. I w ramach tego Safe'a, tutaj tego frameworku, no cały proces wygląda. Więc jak on wygląda? No raz na dwa miesiące, czy raz na dwa, trzy miesiące mamy tak zwany PI Planning, program Increment Planning, i tam taka ogromna sesja, gdzie właściwie wszyscy ci gracze, wszyscy ci uczestnicy tego procesu, więc i analitycy, i programiści przygotowują się, planują następne parę miesięcy. I planują bardzo szczegółowo, zespoły programistyczne planują wtedy bardzo szczegółowo. Dostają na wejściu wymagania, wiedzą, co mają zrobić, i rozpoczyna się jakby planowanie typu, no właściwie to jest predykcja, co zostanie w kolejnych sprintach, bo takie pojęcie, prawda, w technologii obowiązuje, my w takim sprintami się przemieszczamy, co zostanie zrobione. No i zaczyna się tutaj magia pod tytułem koordynacja między zależności między zespołami. Także ten Safe i te metodyki i właśnie te rytuały pozwalają nam no, poradzić sobie z projektem, gdzie jakimś, żeby zrobić jedną nową rzecz w systemie, na przykład 7 czy 10 zespołów musi być zaangażowanych, każda musi zrobić swój kawałeczek w odpowiednim czasie, to musi się razem zgrać. Ale chyba nie chcesz powiedzieć, że 200 osób bierze udział w spotkaniu PI Planning. W tym spotkaniach planningowych, w tych sesjach uczestniczą praktycznie wszyscy, także oczywiście nie wszyscy robią wszystko razem w jednej sali, tak? Są takie spotkania te plenarne, ale są potem już praca w grupach, w zespołach, no ale koordynatorzy krążą i architekci między tymi zespołami koordynują te wszystkie prace, no i po takich kilku iteracjach przedstawiają plan na koniec tego dwudniowej sesji, pokazują, tak zamierzamy działać, tu właściwie wszystkie nasze te powiązania z innymi zespołami zostały przedyskutowane, uważamy, że plan jest wykonalny, odbywa się głosowanie takie publiczne, czy uważamy wszyscy tutaj, jak siedzimy, ten plan za realny, to jest bardzo fajny element tego samego, także głosuje się tam podniesieniem tutaj ręki i tam pokazaniem od tam, prawda, do pięciu, na ile się wierzy, że to wszystko jest chyba fajnie zorganizowane, no i na końcu wychodzimy z takim zobowiązaniem. Mamy teraz dwa miesiące na realizację. No i później w trakcie tego, można powiedzieć, z punktu widzenia pojedynczego zespołu, są te sprinty co dwa tygodnie, posuwamy się z pracami do przodu, koordynatorzy nieustannie monitorują te zależności między zespołami, których jest strasznie dużo i które właśnie są zmorą takich, no, powiedzmy, niedojrzałych organizacji, że się zapomina o tym, że jeszcze ktoś musi coś zrobić. No i na koniec, prawda, dowozimy te nasze produkty obiecane na następny, w tym cyklu. One trafiają na produkcję, tam jest cały też proces skomplikowany, właśnie po drodze testowania bardzo rozbudowanego, więc te testy to są i testy w samym zespole, tacy testerzy, programiści niejako. Później mamy testy takie technologiczne, połączenia tych elementów ze sobą, taka jeszcze cały czas czarna magia, ale mamy też na końcu testy biznesowe, czyli ktoś w imieniu jako klientów, czy no powiedzmy udając, robiąc to, co klienci mogliby robić, przetestowuje te nowe rzeczy, więc nawet ta organizacja testowa to jest kilkadziesiąt osób, to jest bardzo skomplikowane, no ale dzięki temu ten na końcu produkt ma szansę być dobrze zrobiony. No i później jeszcze kwestia przekazania tego na produkcję, znowu procedury, jak to zrobić, jakie warunki musi spełnić taki nowy element, żeby na tą produkcję trafił. No i trafia to w ręce naszego zespołu utrzymaniowego, który potem taką utrzymuje nowy kawałeczek. A jest co utrzymywać, bo mamy tam ponad 300, to się nazywa mikrousług, czyli tych takich komponentów tylko na samym backendzie, tam tych niewidocznych, więc to jest taka złożoność, że w zasadzie już wymyka się jakiejś takiej percepcji osoby pojedynczej, to już trzeba być na to nawet systemy, żeby rozumieć, jak to ze sobą Każdą mikrousługą trzeba zarządzać. Tak, trzeba zarządzać, więc są zespoły specjalistyczne, które to utrzymują, ale są też zespoły, które przygotowują im narzędzia do tego, żeby to utrzymywać, więc naprawdę można powiedzieć, w
takiej organizacji jak nasza są chyba wszystkie role, jakie można sobie wyobrazić w informatyce. Mhm. Taki firm od nas, tych najpoważniejszych, ogromnych firm, które rzeczywiście też mają skalę i mogą pełnić proces. Więc my mamy chyba wszystkie obsadzone role, no dzięki temu możemy dowodzić. To chyba dobre porównanie było z tym Gambitem Królowej, bo rzeczywiście ta struktura wygląda imponująco i myślę, że dużo pracy było włożone na przestrzeni lat, żeby tak to ułożyć. Tak, natomiast tak. Wspomniałeś, Bogdan, o narzędziach i ciekawy jestem, jak tak na dobrą sprawę tworzymy te produkty, jakimi narzędziami, w jakich językach. Jasne. To może jasne, być interesujące. Jasne. To jest właśnie, to też jest jeden z elementów, który powinien być interesujący dla ludzi, którzy rozważają pracę właśnie w transie, rozważają pracę w firmie informatycznej, bo przez to, że projekt jest tak ogromny, no bo projekt, którym co każde to planowanie, każde planowanie trafia 300 rzeczy do zrobienia, powiedzmy kilkaset rzeczy do zrobienia, czyli tak jakby nowych chcianych funkcjonalności, które chcielibyśmy zrobić. No i oczywiście nie jesteśmy w stanie tych 300 zrobić, ale wybieramy z tych 300 najlepsze i potem się przemieszczamy. Żeby coś takiego zrobić, no to tych zespołów jest dużo, tak wspomniałem 20, technologii też jest dużo. Po stronie tej backendowej, czyli tam gdzie się te czary-mary, prawda, tutaj dla postronnych odbywają. Tych technologii jest kilka, takich podstawowych. Najważniejsza dla nas dzisiaj, taka strategicznie na dzisiaj najważniejsza, to jest Node.js, ale też Java, czyli mamy też backendy zrobione w Javie, mamy backendy zrobione w PHP, mamy w różnych mniej, już bardziej specjalizowanych językach, bo tak naprawdę tu możemy sobie na to pozwolić. Ta architektura pozwala, żeby właściwie dowolny następny element mógł teoretycznie powstać w zupełnie innym narzędziu, specjalistycznym, właściwym do tego. Więc tutaj, jeśli chodzi o backend, mamy taką tutaj różnorodność. Mieliśmy do niedawna elementy właśnie jeszcze pisane w C++, które tam były ze względów wydajnościowych jakby optymalne w tym języku. Więc ten backend jest taki multi i tutaj właściwie można sobie wyobrazić i pracę u nas z tym, co się już posiada, ale też jakąś, powiedzmy, przemieszczanie się do innych zespołów, jeżeli chciałoby się te technologie zmieniać. Po stronie tej frontendowej tutaj postawiliśmy na bibliotekę React, ale też tutaj mamy bardzo ciekawe własne osiągnięcia, bo no, to ci, którzy rozumieją, to zrozumieją to słowo, ja będę się starał unikać używania trudnych słów, tak? Ale mamy taką konstrukcję, jak mają takie wielkie właśnie portale, wielkie, które się składa z takich mikrofrontów, to znaczy nie jest to jeden taki zwarta aplikacja, taka nie wiem, strona internetowa, tylko bardzo dużo małych komponentów żywych, które tutaj są zasilane gdzieś z tego backendu i taka budowa też modułowa po stronie frontendowej. To też jest rzecz, która jest w pewnym sensie unikalna i tam też różnego rodzaju w związku z tym rozwiązania mogą być w poszczególnych kawałkach. Czyli w zasadzie ta różnorodność technologiczna, gdyby się robiło tak monolitycznie, zwarcie w jednym narzędziu wspólnym, takim jakby połączonym ze sobą, no to byłoby to zawsze, robimy to w języku X, tak? Powiedzmy frontend w JavaScriptie, a ten backend w jakimś X. Natomiast u nas przez tą konstrukcję modułową my teoretycznie możemy sobie mówić o tym, że jest tutaj, dobierzemy zawsze najlepszą technologię do problemu. Mhm. Także multi. No jeśli chodzi o technologicznie, to na pewno warto powiedzieć, że jesteśmy chyba jednym z największych partnerów czy użytkowników, bo to tak mówi się partnerów, ale użytkowników Amazona, chmury Amazona w Polsce. Więc AWS? AWS, tak. Także ten AWS, to jesteśmy no, na pewno, no, tak nam mówią, że jesteśmy tam jedni z największych, czyli płacimy im sporo za te usługi, bo to tak należy też czytać. Ale tak, mamy taką chmurę hybrydową, część usług już w Amazonie z tymi narzędziami, które tam są, już lepsze, a część jeszcze w naszej serwerowni, bo część naszych rozwiązań takich właśnie takich DevOpsowych jeszcze jest dużo lepszych niż nawet te amazonowe. Także zmigrujemy wtedy, kiedy tam Amazon też dorobi swoje tutaj wartości. No to brzmi jak faktycznie taki solidny, rzetelny fundament. Wspomniałeś o tym, że realizujemy też te mikrousługi. Jest ich ponad 300, więc przypuszczam, że też jakieś priorytety trzeba sobie ustalić, który w pierwszej kolejności. I stąd też jakby pojawia się kolejne pytanie, zastanawiam się, skąd wy wiecie, co w danej chwili robić, co tworzyć? Znaczy, to też jest fantastyczna sprawa, bo nieczęsto człowiek ma szansę pracować i być pod taką presją, czasami stresującą, ale czasami taką radosną, presją ze strony klientów, że oni rzeczywiście są klienci, mamy codziennie statystycznie aktywnych ponad 100 tysięcy użytkowników w naszej platformie, więc oni tego używają, tego potrzebują, wiedzą czasami bardzo dobrze, czasami najlepiej wiedzą, jak można tam coś poprawić, więc nam tym feedbackiem się dzielą.
nasze działy obsługi klienta pozyskują go właściwie w takich kontaktach telefonicznych, bo to się dzwonią przy okazji różnych spraw, coś tam chcą tutaj się dowiedzieć o jakiejś płatności, czy o jakieś kwestie między transem a nimi, ale przy okazji dzielą się tymi tam refleksjami, także są bardzo chętni. Więc to jest taki jakby ruch przychodzący tych feedbacku, my go sobie spisujemy i potem próbujemy go jakoś tam priorytetyzować. Robimy też spotkania z klientami. Są tacy klienci zapaleńcy, których można zaprosić na jakieś takie sesje robocze, pokazujemy im różne pomysły, bo pytamy im o potrzeby, no i wychodzimy z takich warsztatów też z jakąś wiedzą. No to jest takie drugie źródło. No trzecim źródłem jest na pewno podglądanie konkurencji, bo konkurencja jest strasznie tutaj bogata, więc my walczymy na bardzo konkurencyjnym rynku, a radzimy sobie dobrze. I tutaj podglądamy oczywiście, co tam, jeżeli mamy taką możliwość, no, czasami na targach, czasami w jakiś inny sposób, co w tym czasie konkurencja. Szczerze mówiąc, to jest to trochę już mniej teraz używane, bo jesteśmy bardzo do przodu, także to bardziej konkurencja zaczęła już nas od paru lat naśladować i gdzieś gonić niż my ją, ale wciąż monitorujemy konkurencję. No i ostatnia rzecz, której tutaj nie można jakby zapomnieć, to jest to, że klienci bardzo, czy tam ten feedback z zewnątrz bardzo często mówi nam niekoniecznie jak coś zrobić, tylko mówi jaki ma problem. I to jest chyba najpiękniejsza sytuacja, która przychodzi do takiej organizacji, że jest potrzeba i my ją musimy jakoś rozwiązać. I wtedy kreatywność naszych ludzi może być w pełni taka tutaj niepohamowana, bo my chcemy rozwiązać problem. Dowiadujemy się o problemie, a rozwiązanie generuje już tutaj te nasze zespoły, więc takie sesje brainstormingowe to jest jedna z najpiękniejszych rzeczy. No mamy salę zresztą specjalną pod tę kreatywność. Tak, mamy salę, która się tak w ogóle nazywa brainstorm i tam, że tak, że wymyślamy go też sami. Pamiętajmy, że tam nie klienci do końca odpowiedzą, zwłaszcza jeżeli robimy tak innowacyjne produkty, no to klienci po prostu nie są w stanie nawet czasami sobie wyobrazić tego, że to można by robić inaczej, a my no, często wprowadzamy tego typu też nowości. Mhm. Mówiłeś o konkurencji. W zasadzie konkurencję możemy postrzegać dwojako. Z jednej strony konkurent, który ma podobny produkt do naszego, z drugiej strony firma technologiczna, która zatrudnia podobnych ludzi jak my. I chciałem Cię zapytać o tą nasz wyróżnik tak naprawdę, może przewagę też. Co nas różni właśnie od tych innych firm IT, szeroko rozumianych, na rynku pracy? Tak, to znaczy jak często prowadząc te spotkania rekrutacyjne, chcąc najszybciej komuś wyjaśnić tę różnicę, no to rzeczywiście chyba zaczynam od tego, że jesteśmy firmą produktową, to znaczy mamy własny produkt, a to już powoduje, że no bardzo duża grupa takich pracodawców informatyków, czyli firm, które zatrudniają informatyków typu software house'y, no nie mogą tego samego powiedzieć, bo działają w takim układzie projektowym, więc tam się jest w projekcie. No, pracując w firmie w takim software house'ie, jest się w projekcie, projekt się może jakieś skończyć, można wtedy się trafia do innego projektu, ale jest w jakimś projekcie, no więc to jest pierwsza rzecz. Tam mamy produkt, czyli mamy coś własnego, co rozwijamy, w związku z tym też mamy klientów, więc mamy ten feedback, mamy tą szansę, żeby zrobić dobrze bardzo konkretnym klientom, tak, żeby im ich tutaj zachodzić. To jest taka pierwsza, taka psychologiczna, bo pracujemy nie jako tacy wynajęci na chwilę w jakimś projekcie, zrobili swoje, mogą odejść, tylko właśnie długotrwale. Więc to jest pierwszy element. No drugi element to jest kwestia skali, to znaczy wielkości takiego projektu, bo no na świecie jest może pewnie ich tam kilkadziesiąt takich projektów, może kilkaset. W Polsce wydaje mi się, że kilka tej skali, a wtedy jak jest skala, no to się w ogóle zaczynają pojawiać takie możliwości, nawet rozwoju, których no nie ma w startupie, bo tak naprawdę drugim konkurentem, nazwijmy, na rynku pracy są startupy, czyli bardzo zwarta grupa i najczęściej jeden zespół programistyczny, też z jedną osobą w roli tego wymyślacza, tego, który tam to się nazywa product owner, więc ten, który mówi, co jest do zrobienia. No i w takim zespole, przy całych urokach też takiego właśnie takiej formy, bo to jest zwarty, mały team i tak dalej, no jednak tam nie ma szans ani na technologię, różnorodność technologii. Czasami też nie stać, znaczy nie mają budżetów na to, żeby korzystać z tych nowoczesnych rozwiązań, więc tam po prostu jest się w bardzo ciekawym jakimś, być może temacie, ale no w tym jednym. No i potem właśnie i to chyba ludzie robią, zmieniają pracę, idą do jakiegoś innego startupu. Więc my mamy
My jesteśmy taki multi, tak jakby wiele startupów w jednym. Mamy tych zespołów dużo, tematów dużo i technologii dużo, cały czas się dzieje. No właśnie, no więc... bo my też chyba te startupy mamy swoje takie. Tak, tak. Oczywiście u nas też się inkubują takie firmy, których zakładamy, że mogą mieć inne produkty niezwiązane z naszą tą korową platformą. Więc to też u nas też można trafić i trafić na końcu do startupu, jeżeli człowiek będzie akurat w tą stronę chciał i taką przygodę przeżyć. Więc u nas startupy też inkubujemy. Natomiast ta główna różnica to jest faktycznie ta różnorodność technologiczna, no ta skala, która właśnie ta skala wszystko tłumaczy, że stać nas na to, żeby no właśnie stać super. Nas, to jest chyba tak. Dobre słowo, mamy chyba własny kapitał, prawda? Tak, tak, że tutaj no firma po prostu już tyle lat prowadzi wysiłek inwestycyjny, zamierza to dalej robić, więc tu nas stać i no i ten tematy są w związku z tym cały czas nowe, cały czas inne, technologia się zmienia, my możemy te zmiany też dodawać do naszej platformy, także... A czy dziś, po tylu latach doświadczeń, zbudowania tej struktury, gdzie przypomnę, na początku nie byliśmy firmą technologiczną, czy dziś, gdybyśmy chcieli się tak hipotetycznie przeobrazić w software house, mamy do tego warunki? No tak, no to w tą stronę to jest bardzo łatwe, tak? No bo my właściwie my mamy tą różnorodność wewnętrzną tych projektów, mamy wszystkie te właśnie wszystkie role, które są w takim, a nawet więcej, bo też powiedzmy sobie, że software house'y bardzo rzadko dostają taki zaszczyt, żeby wymyślać produkt dla klienta. Oni najczęściej po prostu w Polsce są wykorzystywane po to, żeby budować software według wymagań tam niemieckich, francuskich czy jakichś amerykańskich to tych pomysłodawców, którzy tutaj po prostu chcą mieć sprawnie przez chyba najlepszych programistów na świecie, tak podejrzewam, bo to, ten ruch jest ogromny, to stanie jest ogromne, żeby wykonać tą część już programistyczną stricte, więc no u nas wszystkie role są. Te wszystkie programistyczne oczywiście też, ale też wszystkie inne towarzyszące, więc na pewno w tą stronę software house nam jest łatwiej. Software house miałby kłopot, żeby się stać taką firmą produktową, bo musiałby zatrudnić ludzi w takich rolach, których dzisiaj tam nie występują, tak? Czyli zbudować tą całą część product developmentu, tego rozwoju produktu, a to jest bardzo złożone. Myśmy o tym jakby tam krótko tylko wspomniałem, że tutaj są product managerowie, tu są analitycy biznesowi, analitycy systemowi, UX designerzy, czyli kreatorzy tego, jak to będzie działać, jak będzie wyglądać. Są badacze, mamy specjalizowane osoby, które badają, robią właśnie ankiety wśród klientów, badają, obdzwaniają tych klientów i pytają różne rzeczy, więc mamy może własne nawet jakby mikromarketing taki przyproduktowy, czyli cała edukacja w produkcie, czyli edukujemy w produkcie i w samym produkcie różnymi samouczkami, technologiami takimi, które teraz już są możliwe, że właściwie pojawiły się jakieś nowej funkcjonalności, my od razu uczymy, edukujemy, jak tam tego użyć, więc mamy i to tego też są specjaliści, więc my to wszystko mamy i to wszystko się nazywa tym product managementem, a w takich projektach właśnie powiedziałbym karłowatych w pewnym sensie, no to jest product owner w takim małym zespole. Mhm. Tak? To on próbuje wypełnić te wszystkie role. No jasne, że robi to maksimum tego, co może, ale no, ta skala pozwala nam na dużo ograniczeń, na dużo głębiej. Tak. Mhm. No dobrze, a powiedz Bogdan, jak widzisz teraz naszą przyszłość? No, oczywiście nie idziemy w kierunku software house, rozwijamy dalej nasze produkty i to naszą platformę przede wszystkim. Wiem, że nie o wszystkim możemy mówić, natomiast na pewno mamy jakieś plany, perspektywy. Tak, to znaczy tak, rzeczywiście o samych tam konkretnych planach nie możemy, bo jak powiedziałem, my jesteśmy no już do przodu w stosunku do konkurencji, ona słucha i tam ogląda i podgląda, więc a już trochę jej uciekliśmy, chcemy uciekać dalej, więc będziemy uciekać dalej. Teraz te obszary jakby tego rozwoju dalszego no wiążą się z coraz większą, można powiedzieć, no, inteligencją naszego oprogramowania. Ono już dzisiaj ma takie elementy wyróżniające, już jest takie bardzo żywe. Jeżeli ktoś wyobraża sobie jakąś typową aplikację, nie wiem, webową, no to jest taka aplikacja, która siedzi w milczeniu, aż coś z nią zrobimy tam, wykonamy jakąś akcję, poprosimy ją o coś i ona coś nam zwróci. U nas się to tętni życiem. Nasza aplikacja ze szkoły robi porażające wrażenie, jak ktoś ją ogląda, bo tutaj pojawiają się oferty, czasami prawda, co parę sekund nowa, pojawiają się komunikaty, notyfikacje, mamy przecież komunikator wewnątrz biznesowy, komunikatorem ludzie się piszą, wiele rozmów się odbywa, więc to jest taki panel naprawdę no, jak maklera giełdowego, znaczy makler giełdowy by chciał mieć taki panel, także dużo się dzieje i chcemy jeszcze bardziej, jeszcze więcej tego życia, jeszcze więcej wiedzy, jeszcze więcej takich
elementów pomagających w podejmowaniu decyzji przez tych naszych użytkowników, a to właśnie takiej real-time'owej decyzji, świeżutkich, co się dzieje, co robią inni, jak to w ogóle wygląda na tej naszym parkiecie, tych parkietach transportowych sytuacja. No i bardzo dużo w związku z tym będzie nam potrzebny sztucznej inteligencji, algorytmów, także bardzo dużo rzeczy. Z jednej strony coraz bardziej wyrafinowany interfejs i przetwarzanie, za tym z drugiej strony coraz więcej algorytmów, także teraz będziemy uciekać jeszcze tym naszym konkurentom, żeby mieli co gonić. Tak, wygląda na to, że wiele wyzwań jeszcze przed nami. Oczywiście będziemy starać się, żeby wszystko osiągnąć na najwyższym poziomie, jak zawsze. A dziś dziękuję Tobie, Bogdan, za wywiad. Bardzo miło się rozmawiało. Dzięki.